Mateusz, w waszym wykonaniu mecz z Legią mimo porażki nie był słaby, że tak powiem. Miałeś jedną z najlepszych sytuacji w tym spotkaniu. Jak to się stało, że ta piłka odbiła się od słupka i to jeszcze od zewnętrznej strony? Nie mam pojęcia, jak to się stało. Wiem, że zrobiłem wszystko. Strzeliłem długi róg. Ja już widziałem ją w siatce. Nie mam pojęcia, czy ona skręciła. Nie chcę się tłumaczyć w żaden sposób. Musiałbym to zobaczyć i ocenić to na spokojnie. A co do naszej gry, to uważam, że pierwsza połowa naprawdę była dobra. A w drugiej czerwona kartka. Myślę, że dużo wniosła do gry. Znaczy dużo wniosła do gry Legii. Mieli więcej przestrzeni. My musieliśmy więcej biegać, a niestety straciliśmy później bramki. Próbowaliśmy to gonić, ale się nie udało. Trudno. Wrócę jeszcze do tej sytuacji, w której prawie udało ci się zdobyć bramkę. Myślisz, że gdyby piłka wpadła do siatki, ten mecz mógł się inaczej potoczyć? Myślę, że tak, na pewno. Strzelamy bramkę, jest 1-1. Legia musi strzelić następne, bo tak jak powiedzieli przed meczem, przyjechać tutaj, żeby rozegrać 90 minut i chcą rozstrzygnąć to w regulaminowym czasie gry. A oni by się otworzyli, my gdybyśmy grali z kontry, no trudno, że ona do mnie wpadła, no biorę to na pierś i mam nadzieję, że w następnym meczu o taką stawkę, czy w lidze strzelę taką bramkę. Legia była dzisiaj wymagającym rywalem? Naprawdę postawiła aż tak wysoko poprzeczkę? Myślę, że zagrali bardzo mądrze. Myślę, że zagrali bardzo mądrze, a szczególnie w drugiej połowie. No, trzy takie warunki na pewno. Jest to mistrz Polski. Awansował do Ligi Mistrzów, niestety znamy historię, nie przeszedł do fazy grupowej, ale gra teraz w Lidze Europejskiej, też się dobrze prezentuje. To taki zespół na pewno jest wymagający i myślę, że do tej pory to jest najlepszy zespół w tym sezonie, z jakim graliśmy.